Euro 2024. Robert Lewandowski wiele razy podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Córki towarzyszyły mu na stadionie, Anna Lewandowska to trenerka i bizneswoman oraz oddana partnerka i mama. W 2013 roku wzięła ślub z Robertem Lewandowskim. Para ma dwie córki, Klarę i Laurę. Dziewczynki przyszły na świat kolejno w 2017 roku i 2020 roku, Euro 2024. Robert Lewandowski uwielbia swoje córeczki. Piłkarz wiele razy podkreślał w wywiadach, jak bardzo kocha swoją rodzinę. Choć zobowiązania zawodowe sprawiają, że wiele czasu musi poświęcać na pracę, stara się wygospodarować czas tylko dla swoich dwóch księżniczek. Uwielbiam planszówki, ze starszą córką Klarą, gramy w Chińczyka. Kiedy dochodzi Laura, gramy w kości, na których są obrazki, rzucamy i, w zależności, co wypadnie, każdy ma opowiedzieć jakąś historyjkę związaną z rysunkiem, po motylku, piesku czy kotku. Bywa śmiesznie, ale pozwala na chwilę zapomnieć i oderwać się od świata piłki. Lubimy też grać w pamięć, kiedy nie jestem skupiony, Klara potrafi wygrać. Nie chcę dawać jej zwyciężać za każdym razem, staram się, by nie było jej łatwo, dodaje w wywiadzie dla Onetu Lewandowski. Euro 2024. Córki kibicują Robertowi Lewandowskiemu. Podczas meczu towarzyskiego Polska-Turcja, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wyszli na murawę w towarzystwie swoich dzieci, jeszcze raz przypominając, jak wiele znaczy dla nich rodzina. Anna Lewandowska również była obecna na stadionie, WAG wrzuciła na Instastories serię zdjęć. Nie tylko zaprezentowała moment, gdy Klara i Laura weszły z Robertem na boisko, ale także pokazała kulisy meczu. Nie zabrakło zdjęcia u boku wygłupiających się dziewczyn. Jedna z nich stanęła na rękach, podczas gdy druga przybrała iście raperską pozę.